Dawaj. Witam, witam bardzo serdecznie tutaj w takim odcinku magicznym, ponieważ update'ik do KF-a wyszedł i takie możecie myśleć, co to za współczesny zagrajmer, chciałem się dowiedzieć, co jest w kontencie tej gierki. Nie martwcie się, właśnie przetestowałem wszystko i już pierwsze achievementy pozdobywałem. Proszę bardzo, klik, pierwsza znajdźka. Kurde, Jezus Maria, Seeker 6 jest niesamowity, chociaż nie wiem, jaki jest sens strzelania trybem nienamierzającym, ponieważ jest zwiększony recoil, a obrażenia te same. Mogę się wciąć? No. Chciałbym się, kurwa, przywitać, dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett. To kolejny materiał z gry Killing Floor 2 na moim kanale. Te skurczyńskie gorfindy dostały nerfa. W końcu ich counter spiny można kontrować, więc żaden whirlwind nie jest straszny. I zrobili coś z faktem, że potrafiły jebane kurwy sprintować do ciebie. Proszę bardzo, Hiroshimy, sprintować do ciebie z zasłoniętymi rękami, teraz to jest na Suicidalu 20% szanse na to, że będą się blokować, na normalu i hardzie żadna szansa, a na Hello Nerfie 30%, więc i tak zajebiście. Jezus Maria, jak ja się cieszę z tego powodu. Jak ja się kurwa cieszę, jero, pięknie. Nie, wiesz co, mi się wydaje, że ten odcinek zasługuje na jakąś fajną nazwę, na przykład Synowie Anarchii, tylko że V-ka oczywiście zamiast W, no bo przecież oczywiście jest jeden wielki fan Anarchii, a to co tutaj się dzieje, no to no jest pewnego rodzaju Anarchia, no nie będę oszukiwał. Jeszcze jak. I ta mapa jest stworzona w taki sposób, że weszliśmy w umysł zombie, klauna, mordercy, weterana wojennego i jesteśmy w jego koszmarze. Dokładnie. O tym śni wściekły klaun. Zginiesz z ręki szalonego klauna. Boże, żeś zrobił to nawiązanie. No i tak, dwie bronie doszły. Seeker 6 z jedynki oraz Garrett będzie miał Hemoglobera. To jest broń, która strzela strzałkami i wychudza dosłownie z krwi przeciwników. Oni autentycznie mają własną animację, gdzie robią się tacy bladzi i wychudzeni. Zadaje im to powoli obrażenia, ale jednocześnie też zwiększa podatność na obrażenie. Zobacz to 900 metrów, ponieważ musimy przez teleport wyjść. No właśnie, no musimy do innego wymiaru, do tego słynnego królewskiego naukowca. Wow, Gaster, what the fuck? Czemu ciemno mam? O, nareszcie. Proszę, inna mapka, jeszcze takiej nie widziałem. To jest mapka pokroju Descenda, jak ostatnio dostaliśmy jakiś czas temu. Czyli działa na zasadzie, no schodzisz coraz niżej i niżej w kolejne właśnie jakby poziomy. Tak więc tyle w temacie. I jeb. No kurde, i teraz no i zaczyna się najciekawsza część, czyli strzelanie do przeciwników jak pory pojeb. Właśnie. Co do Seekera 6, 1500 kosztuje, nie można go nosić z RPG, ale można go nosić z karabinem, natomiast Hemoglober może być nosiony z karabinem. Nosiony z karabinem i kosztuje 1100, czyli tyle co shotgun medyczny, więc jest zajebiście. No i kurde, jak zajebiście, że w końcu masa rebalansu, w końcu gorfindy nie są takimi szmatami. Wcisnęli... W końcu buffy na podstawowe tryby, gdzie jak grałeś na przykład w dwie osoby, ja z Travisem, to nie będzie tak, że grasz w dwie osoby, sorry, spawn rate increase 63%. Tak. Zobaczcie te piękne stable na gorfindach. Co, da się je stamblować? Patrzcie, szmata umiera. Co? Niebywałe. Spectator, admin Counter-Strike Servers. Co my gramy? To jest jakiś mod do Minecrafta czy Counter-Strike'a? Nie wiem, moi przyjacielu. No, oprócz tego dodali Volta, czyli funkcjonuje on w taki sposób, że co każdego dnia będą trzy eventy. Każdy będzie miał różne, się teraz okazało, bo ja mam różne i Garrett ma różne. Tak, to prawda. W których będziemy po prostu po wykonaniu ich dostawać offshore taki dosz, który nie będzie... Coś jak Payday 2, jak ktoś z was grał, to pozdro dla Kumaty. Tak. Dokładnie taki sam Volcik jak tam macie, tylko że ta kasa jest do czegoś użyteczna. Tak, ponieważ za pomocą tego hajsiwa będziemy właśnie otwierać nasz Volt i tam właśnie za pomocą tego hajsu będzie się ładować taki pasek i on dawać nam skrzynkę, która już jest otwarta. I to będą zupełnie inne przedmioty, jakie można kupić na rynku, ale kurde, no darmowe itemki. No, w sumie, jakby były jakieś ciekawe skinsy. Na przykład Travis twierdzi, Garrett, ty farcie, zobaczcie, co mi wyleciało, mam fajne okularki. Takie w kształcie doszy. Tak, bo właśnie okazuje się... Je noszę, bo to doszę. Noszę te doszę, jero, pięknie. Super, teraz będę mógł sprzedać już tą brońkę i będę mógł Seekera 6 pokazać. I Seeker 6 jest naprawdę smaczny, miodny, przyjemniasny. A lepsze jedynie jest ruchanie. Naprawdę, serio. Nie ma chyba lepszych rzeczy. Proszę bardzo. I tak, dodali do rotacji normalnych przeciwników Quarter Poundy, które były z tego, z weekly eventu z King Flesh Poundem.
ponieważ się to ludziom bardzo spodobało. King Flesh sam został dodany jako boss. Ja już kurde widzę jego niezbalansowane spawnowanie właśnie quarter poundów, które biją na... Ja już widzę jego laser, który był zabugowany i przechodził przez ściany. Nikt tego nie widział, Tripwire to ma studio indie, nie, tego nie trzeba naprawiać. Proszę cię, ale nie mów o takich rzeczach. Panie, nie zrobił. No. I tak, proszę bardzo, Seeker 6, oczywiście on 440 za pełne amunicji, 100 pocisków, szanuję, zajebiście. Patrz co mam w rękach, tu jest Hobgoblin, Hemogoblin, i... Hobgoblak, i właśnie będziecie mogli zobaczyć jak wychudza właśnie przeciwników. Proszę bardzo, Amoboxa może sobie życzysz. Dzięki, kurwa. Ogólnie, jeszcze kolejny. O. No i tak, zademonstruję. Zobacz, tutaj jest maska wściekłego klauna. Piu. Tak, właśnie jest 10 takich masek, po dwie na każdą taką sekwencję. Jeszcze ich nie odnaleźliśmy, ponieważ gramy tu na 4 tylko po to, żeby pokazać. I tak, pojedyncze strzały, właśnie widzicie tym znaczkiem RPGa, mają recoil. Natomiast namierzone tego recoila nie mają. Te same obrażenia, jedyny aspekt jest taki, że kiedy namierzymy, automatycznie namierzą nam wszystkich przeciwników i robimy piu. Więc powód, dla którego miałbym to używać, to tylko wtedy, jeżeli sam uznam, że grupka przeciwników jest tak ściśnięta, że nie chcę marnować innych pocisków. Ale prosta sprawa. Odznaczam po prostu wtedy autocelowanie. Bo tutaj jest tak zrobione, że nie muszę przytrzymywać guzika celowania, żeby celować. Obrażenia są naprawdę miodne z tej broni. Bez problemu zabija flash founda, szybko się przeładowywuje. Jest klasa. To co, kto chce być chudy? Proszę bardzo, pamiętasz Hiroshimy? Tak. No to 3 Hiroshimy. Ojejku, ale chudziutki. No właśnie, to jest super. Bo mamusia cię nie nakarmiła. O, ćwierć fiutek. Ćwierć fiutek. Ale jak najbardziej nie muszę używać tego trybu właśnie na nieprzycelowywanie, ponieważ muszę wpierw zrobić właśnie coś takiego, żeby przycelować i pocisk sam poleci. A wtedy z automatu polecą wszystkie, jakie tylko mam w magazynku, jeżeli namierzy 6 przeciwników. Travis, wspomnienia z Wietnamu atakują. Tak. Ale nie muszę, jak... Zobacz w ogóle jakie jest pchnięcie. Oj, urwała jej nogę. Zobacz jakie jest pchnięcie tą bronią. Taki dźg. A ty mi w ogóle... Nie taran! Tak. Nie... Taran! Bardzo pięknie. Nie muszę mieć po całości... Rzuć granatem medycznym, jakbyś mógł trochę szerzej. Jasne, nie ma sprawy. Nie muszę jak o, najbardziej... O, jaki chudziutki gorfas! Nie muszę jak najbardziej właśnie przycelowywać, wystarczy, że będę strzał pojedynczymi strzałami. Tak więc ta broń ma same benefity na tym drugim trybie, jak wyjebało go. O, czysto husiek Minecraft, co ty taki chudziutki? Pewnie na Minecrafcie już nie zarabiasz. Ojejku, i się przewrócił. Im before się okaże, że pierwszy naprawdę wstawię ten filmik na polskim YouTubie i dostanę z tego dużo wyświetleń i potem będą mnie śledzić, że o, jak ty śmiesz wyzywać naszego Boga. Ale my go nie wyzywamy, po prostu powiedziałem, że husiek Minecraft został wychudzony. Zobacz jak gruby będzie wychudzony. Dawaj wskrejka, zobacz. O! No co jest, wychudź się. I jeb. O! Szansa na powolenia jest niebywała. Ale ty masz słabiutkie rączki, ty ja cię mogę po prostu wziąć i ubić jak kotleta. Ty tak, oni są takie suchoklatesy, to jest dosłownie broń do tworzenia suchoklatesów. Pamiętaj... Chyba, słyszałem, że się prułeś, no to dawaj. O, przewrócił. Tak więc w końcu teraz medic ma potencjał ofensywy, to jest coś czego brakowało, bo shotgun okej, fajnie, możesz trochę powalczyć, ale całej gry tym nie wygrasz, a tutaj... Powiem inaczej, on miał zawsze potencjał do solowania, ponieważ był zawsze mocno wytrzymały, ale to bardziej daje potencjał właśnie kooperatywnej rozgrywki, ponieważ no kurde, debuffowanie przeciwników, nie dość, że im zadajesz obrażenia, no to kurde, skrajka zabijasz na 3 strzały. Czy ręka? Chcesz pośpiewać? Zobaczyć. O, no i nie pośpiewała. Gdzie twój koncert? W przeciwieństwie do KFA 1 tutaj te rakiety tak samo muszą się uzbroić do pewnego stopnia. No ale wiadomo, obrażenia balistyczne od broni. Tak jak każdy projectile. Yeah. No i to jest fajne, można kombinować to i z shotgunem i z assault riflem, także Hemogoblin, Goblak, ten słynny ukraiński player Doty, no jest dobry. Dobry. I jeszcze jak. Proszę bardzo. No i to jest zestaw. Karabin do zabijania pojedynczych przeciwników, kiedy nie chcemy marnować sobie ammo. I kiedy jest na przykład flashbomb czy coś, piu. I bardzo mi się, w ogóle zobacz na R, jak fajnie oglądają właśnie swoje bronie. O, jedna i druga jest mocno rozkładana. No tak, to ja już to pokazywałem, że pokazuje całą tą taką komorę, która się przesuwa. O nie, update mi wyłączył mojego skina z workshopa na karabin. Oh no! Aczkolwiek, się źle trzeciej, jeżeli ma się skina na karabin medyczny i ma się Hemogoblina, to wtedy w trzeciej osobie po wygranej rozgrywce Hemogoblin ma skin tego karabinu i to jest tak mocno głupio rozciągnięte. A teraz zapraszam tutaj, bo tu jest wielki clown hacker karabinowiec.
O ty kurwa. No i per. Zobacz go. Pamiętasz z trailera? Boję się. Nie no. Z trailera. Kurde! Zabiję cię! Nie można go zabić, no tak. No i jeb. Hiroshima jedna i druga. Kurde. Gdybyśmy jeszcze dostali jako bossa King Flesh Pounda, no to naprawdę, znaczy, ten materiał no byłby idealną kompilacją tego, co weszło w tym update. In Before właśnie tukaj się z King Flesh Pounda, a powiem ci, że lokacja na walkę z bossem jest zajebista, bo jeżeli ją ogarniesz sobie spokojnie na okrążenie, to jesteś kurde nie do złapania, bo boss musi iść taką skryptową jakby ścieżką. Jeden wielki taki mięsny, polipowy... Jesz, no mięsny jesz. Mięsny jesz, do cholery. Proszę. Ale chudy blot, ziomek, ale to tak nie powinno wyglądać, to zobaczcie, to jakieś nieporozumienie. No i widziałeś jak go odepchłem? To tak. Jest właśnie to, zwiększona szansa na odpychanie, kiedy zebie jest właśnie... Mamy kolegów, takich mięsnych. Mięsnych jeżów? Oho, jakie odchudzone flash pounds. A czyli jednak są. Ty, jeszcze spowolniony jest na dodatek. Co, nie umiesz biegać? Skończyło się. No ej kurde, spowolniony jest, to jest kurde coś genialnego. Pomijając fakt, że kurde otrzymują niesamowite obrażenia, są super do powalania. O. To na dodatek jeszcze... To uczucie, kiedy Scrake podległa do ciebie na blisko, podbieg, fakt faktem, zmniejszasz go, odbijasz go, piłeczka musi z powrotem podejść. Jep, kurde klasa. Tak więc Seekers 6 jest jak najbardziej zajebistym fanfaktorem, jeżeli jesteśmy ładnie ustawieni. Wiadomo, RPG w naszych sercach na zawsze pozostanie rosyjski kunszt. Nie, RPG jest rosyjski czy niemiecki? Tak, prawda? Jest ruski. Definitywnie rosyjski. Rosyjski kunszt dosłownie technologii sprawia, że pierdolnięcie z nieuzbrojonego pocisku Skrykowi prosto w łeb zawsze będzie w naszych serduszkach. Ale Seekers 6 był zabawą niesamowitą w pierwszej części, jakże będzie i w drugiej, już to widzę. No i dźwięk jest zajebisty. Super zabawka, no ja domyślam się. Ten kurde jak tam się rzuca, patrz kurde jak się śmieje z tym karabinem dla dzieci. Dobra, zrzuciłem mu leczenie. Może będzie normalny. Czekaj, to chyba z tego nie leczy, nie? Niestety. Skrejku... Pretty fucking bad. Skrejku dostał Hiroshimą na pysk. Tak, z Hemogoblin jeszcze może leczyć jak najbardziej. Tak, to prawda. I to jest też genialna sprawa. Proszę bardzo, headshotiki. Oczywiście gramy na hardcore. O, Skrejk! Zobaczmy, no chodź dziadzia, no chodź. Taki jesteś szybki i groźny, no chodź. O, potknąłeś się o własne nogi. Nie. Pretty fucking bad. Jestem ciekaw, jeszcze jesteś... Disunion Reconstructed, dziękuję bardzo. O właśnie, nie pokazałem tego namierzania. Jup, jup. Proszę bardzo. I wygieruj. Dobra, grubasie, lecisz. Things about to get serious. A to nie jesteśmy poważni ogólnie? Albo nie? Że nie poważni. I patrz kurde. Leszy, dopiero się staną pomoże. Do brzyszka! Do brzyszka. I to jest zajebista mapa do ogólnie tłuczenia się z bossami, bo jak widzisz, ona jest właśnie ustawiona w taki sposób, że jeżeli wiesz jak tu okrążać i się nie zatkniesz, no to pomyśl, jak tu boss ma przejebane. Wszędzie jakieś zęby, które mu blokują atak. King Fleshbound chyba z kilka razy mi już tu laserem wywalił i tylko przez chwilkę taką wsiup, bo już się ukryłem za czymś. Twierdzisz, że ten kolec jest w stanie ochronić mnie przed jego zesranym laserem? Tak, obronił mnie przed jego zesranym laserem, ale najfajniej się tutaj bronić właśnie w tym zawiłowaniu. Tak więc... Wiesz co mi to przypomina? Piekło z The Darkness 2? A, nie wiem czemu. Powiem ci, że bardzo ładne nawiązanie, bo w sumie racja. Nie no proszę cię mój drodzy, wszyscy wiem, że to jest nawiązanie do Duma. Kurde, yeah. Burnowate, bo tu wiadomo, że nie ma impów i w ogóle to inaczej wyglądać, no ale kurde no. To durnowate, moi drodzy, jak nie będzie King Flesh Pounda, to wykonuje. No i miał być King Flesh Pound i jest. I teraz rating odcinka wchodzi. King Flesh Pound, który był niezbalansowany podczas daily eventa i teraz jest jeszcze bardziej. I zawsze wychodzi. Jeszcze będą, no dziękuję bardzo. No to chodź, zobaczymy durnowate śmieci, kurwa. Może się kręci. O Boże, czy ty widzisz to obrażenie, jakie on właśnie dostał? Yep. Coś pięknego. I fakt, że on kurde jest spowolniony, jest najfajniejszą sprawą. I patrz, kurde zablokował się. Bro, you just fucked up. Tylko te quarter poundy to zawsze była najgorsza rzecz w tym wszystkim. No to akurat prawda. Bo tych ćwierć mózgów potrafi być aż tyle, że zablokują ci twoje pociski, a to niestety nie jest. No, zwłaszcza dla mnie jako demo. Głupie kolce, zęby, cokolwiek to jest. O, widziałeś to? Przez to, że on był właśnie wychudzony z krwi, byłem w stanie go zestunować. Jeb.
Chciałbym zobaczyć wychudzonego patriarchę. No, słuchaj, Walter... Jak Candy Corn. Walter już sam w sobie jest wyjątkowo chudy, a wyobraź sobie, jak on wygląda wychudzony. Tak wygląda John Garrett z doszami na oczach. Yeah. Proszę bardzo. I teraz zakończenie jak z anime. Okej, tak. Konoichi Yata z Ryu. Coś tam, odpowiednik z Bleacha, nie oryginalny. I dziękuję Gambit. Gambit Gaming. Incest Kanibalizm. Dziękujemy bardzo za uwagę w tym odcinku. Oczywiście zaraz będzie drugi odcinek, gdzie będę grał jako medyk już z ludźmi. Dłuższy odcinek, wszystko. Dobranoc, bo idę spać, bo dostałem robotę, jak co. Nie wiem, czy wiecie. Teraz już wiecie. Bywajcie.